Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra huczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj podczas tego wieczoru, podczas tej mszy świętej, też jako wspólnota parafialna, jako goście, jako w sposób szczególny tutaj obecne rodziny katyńskie, wszyscy modlimy się do Boga, dziękując za wielką, trudną, bardzo, bardzo często też zawikłaną w historię, dzieje naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I dzisiaj w tej rocznicy, bardzo tragicznej rocznicy naszej tragedii też narodowej, wspominając tą katastrofę pod Smoleńskiem, ale także wspominamy wydarzenie Katynia i innych miejsc, w których tak wiele inteligencji, oficerów zostało bestialsko zamordowanych. Miałem okazję przed 6 latami uczestniczyć
w uroczystościach w Charkowie. Charków to jest miasto na wschodzie Ukrainy. Jest to miasto około 2,5-milionowe, ale gdzieś ponad 3 miliony osób mieszka. I tam w miejscowości pod Charkowem w Piatychatkach jest również cmentarz bestialsko zamordowanych oficerów, ponad 4 tysiące osób. I przed właśnie ponad 5 latami to miejsce wtedy pamiętam, że podczas otwarcia tego cmentarza nie było dane być władzom naszej Rzeczpospolitej uczestniczyć w otwarciu tego cmentarza, ale właśnie w 10. rocznicę po wielkich staraniach właśnie rodzin katyńskich udało się, by prezydent Polski Bronisław Komorowski wraz z szeregiem różnej dyplomacji być na tej uroczystości. I pamiętam i wspominam także przemowę jednej z kobiet, małżonki jednego z oficerów, już rzeczywiście już osoby w podeszłych latach. I pamiętam, jak ta osoba zupełnie na koniec powiedziała takie świadectwo, że właśnie całe życie chciała i marzyła, żeby być na tej ziemi ukraińskiej, by dotknąć tej ziemi, cmentarza swojego męża. I teraz, będąc właśnie na tej ziemi, dotykając ziemi swojego męża, może już spokojnie umrzeć i iść do Boga, że spełni się testament jej życia, że całe życie żyła tym pragnieniem, by kiedyś być i dotknąć właśnie tej ziemi. Powiem wam szczerze, że wtedy, słysząc te słowa, ja na pewno tego nie oddam w krótkich słowach, ale wtedy te słowa właśnie w tym lesie, wobec tak wielu, wielu osób wtedy zgromadzonych na wspólnej mszy świętej, to te słowa były jak, z jednej strony jak Ewangelia, że coś się wypełniło, a z drugiej strony gdzieś te wspólne myśli, współczucia, jakiegoś smutku, ale z drugiej strony też żywej historii, jakiejś nauki też i patriotyzmu. Myślę, że nie zawsze może jest też taki czas i miejsce, by docenić i zastanowić się nad słowem patriotyzm, ojczyzna, matka ziemia. Być może słowa Bóg, honor i ojczyzna nie zawsze w nas rodzą postawę pewnej wdzięczności za tą historię, za to wszystko, co dokonywało się w historii dziejów naszego kraju. Ja jakby też należałem do właśnie do tej grupy, która już urodzona, ja akurat jestem z roku 80. i tylko szczątkiem pamiętam lata systemu, kolejki, jakieś historie. Już jakby jestem tym pokoleniem urodzonym i może dojrzewającym w demokracji, ale obecność na Ukrainie i posługa jako księdza, bo już 9 lat tam służę, i szczególnie ostatnie ponad dwa lata tych wydarzeń, które dzieją się na Ukrainie, spowodowały we mnie też, że naprawdę zacząłem doceniać, co to jest ojczyzna, co to jest też, jak wielkim darem jest też Polska i to wszystko, co się dokonało, że dojrzewając i będąc Polakiem, mamy tak głęboką, tak piękną historię Kościoła wpisaną w dzieje narodu polskiego. Uczestniczyłem w swoim mieście w blisko ponad 30 pogrzebach, w których
zginęli żołnierze, ochotnicy zmobilizowani w armię Ukrainy. Najmłodszy 18 lat, najstarszy żołnierz gdzieś 60 chyba 2 lata. I pamiętam pierwsze pogrzeby przed 2 latami, jak wyglądały w naszym mieście. Ogromna, ogromna manifestacja. Ogrom ludzi, tysiące ludzi. Pogrzeb na otwartej przestrzeni przed budynkiem administracji, później ogromny pochód, zamknięte ulice, odprowadzenie ciała na cmentarz. I tak było przed 2 latami. Dzisiaj, kiedy już upłynęło blisko 2 lata, ostatni pogrzeb w grudniu, garstka osób uczestnicząca w pogrzebie. Już nawet taka historia dla Ukrainy i dla Ukraińców i budowanie pewnej tożsamości ojczyzny, państwa zupełnie się zmieniła. Na Ukrainie trzeba to tak powiedzieć, że przez jakby ten naród swojej historii jest zupełnie odmienny, nawet trudno coś porównywać do tego, co my mamy jako Polska, jako Polacy. A z drugiej strony też ten naród tak uciemiężony, tak okłamany, też doświadczający komuny, bardzo często dzisiaj usprawiedliwiający się czy kształtujący tożsamość Ukrainy na antyprzykładach czy na okłamanej historii, to wszystko jakby prowadzi do tego, że tej historii no, nie da się zbudować w krótkim czasie, a przede wszystkim tą historię trzeba też tworzyć na fundamencie też prawdy, pewnej pamięci, tożsamości i do czegoś, do czego też późniejsze pokolenia będą nawiązywać. I uczestnicząc właśnie w pogrzebach zawsze mam też okazję i wrażenia też pewnej modlitwy, mimo że są to osoby prawosławne. Często też mam możliwość, by i pomodlić się, i krótkie słowo powiedzieć do obecnych. I najczęściej pogrzeby tych bohaterów ukraińskich, którzy oddali teraz życie dla dobra, dla wolności kraju, najczęściej te pogrzeby są w takim duchu mówienia, tworzenia pewnej otoczki zemsty i są właśnie publicznie też mówione, że będziemy się mścić za jednego poległego naszego żołnierza, będzie 100 separatystów czy Rosjan, różnie jest to tworzone i mówione. Ale przede wszystkim też, kiedy ja i inni księża prawosławni podkreślamy też słowo Bóg, przebaczenie, też tworzenie pewnej przyszłości narodu też na fundamentach też konkretnych wartości, to często społeczeństwo, ludzie jakby tego nie rozumieją. Oni się wzruszają, oni widzą, że może to i pięknie brzmi, kiedy też ja jako polski ksiądz tam na wschodzie mówię, że o naszych uroczystościach patriotycznych w skali całego roku, że dla nas właśnie patriotyzm to jest dom, to jest miłość do ziemi, do ojczyzny, to jest też konkretna pamięć historyczna, to jest prawda, o której też mówimy. I zawsze też nawiązuję właśnie do naszych fundamentalnych słów, właśnie do słowa Bóg, honor i ojczyzna. I kiedy oni właśnie słyszą właśnie te słowa Bóg, honor i ojczyzna, to trochę się dziwią, że to jakby nie da się połączyć. Że jak to ojczyzna i Bóg, tutaj jakiś honor, przebaczenie, naprawdę tych słów nie rozumieją. Że można kochać i mówić w kategoriach matki o swojej ziemi. Ja akurat mam też w budynku parafialnym takie duże zdjęcie tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego z małżonką. To najczęściej nikt nie wie, że to jest prezydent. Tak czasami bywa, kto to jest, bo pewnie ktoś ważny. To albo księdza rodzice to są, albo ktoś ważny na pewno. No i kiedy rozmawiamy i mówię, no
o tragedii pod Smoleńskiem, to najczęściej taki komentarz jest, no tak, no u was prezydenci są inni, bo jak to prezydenta można jakoś szanować? W jaki sposób też można jakoś odnosić się w kategoriach pewnego szacunku dla prezydenta, dla ojczyzny? Z jednej strony Ukraińcy bardzo tego pragną, chcieliby coś zmienić, a z drugiej strony takie sztuczne, szybkie, nieprawdziwe, okłamane tworzenie ojczyzny. Pamiętam też właśnie moment, tą sobotę przed 6 latami i tą informację o katastrofie Tupolewa. Pamiętam też reakcję w ogóle naszych mieszkańców. My jako miejscowość Sumy, nasza ziemia, czy może nasze miasto już nie wchodziło w tereny Rzeczpospolitej. 70 kilometrów przed moim miastem jest nawet pomnik, że tu przebiegała granica. I pamiętam reakcję wtedy mieszkańców, ludzi, którzy przychodzili, którzy zapalali świeczki, delegacje z Urzędu Miasta, z Urzędu Wojewódzkiego. Akurat wtedy to była sobota, u nas w niedzielę były sadzone dęby katyńskie, ponieważ mam też wspólnotę polską, ludzi tam gdzieś z korzeniami, odkrywający swoje korzenie i pamiętam, że sadziliśmy wtedy te dęby katyńskie. I też osoby, które przychodziły, z jednej strony no, mówiły, że jest to ogromna tragedia, że wspierają, że modlą się, bo dla nich ci ludzie, którzy jechali, którzy oddawali cześć poległym oficerom, to też jest autorytet. I pamiętam też nasz prezydent Sum, kiedy właśnie przyszedł, kiedy zobaczył też te nasze dęby katyńskie, to właśnie poprosił i później tydzień później przyjechałby posadzić też dęba no, katyńskiego, ale też wszystkim ofiarom tej katastrofy. To bardzo było wzruszające, że właśnie ci ludzie, widząc też nasz ból, nasze łzy, że w ten sposób też reagowali. Dzisiaj właśnie też dla nas to uczestnictwo we mszy świętej, też ta krótka, wspólna nasza refleksja nad naszą ojczyzną, nad słowem też Polska, jest dobrą też okazją do tego, byśmy oddając hołd historii naszego kraju, byśmy jeszcze bardziej może docenili wartość tego, co nam ojczyzna daje. I Ewangelia też jakby pięknie się wpisuje dzisiaj w tą uroczystość, bo Chrystus, pytając Piotra o miłość, miłość do Boga, to ta miłość do Boga jest też właśnie miłością drugiego człowieka, całej historii. I oby też to nasze uczestnictwo, to nasza wdzięczność dzisiaj dla nas była tą okazją do tego, by wobec tych wszystkich wydarzeń, tych, których pamiętamy, których znamy, w których uczestniczymy, aby to wszystko przez ojczyznę, przez miłość do Boga, by to wszystko też w nas, jako chrześcijanach, powodowało to budowanie tej tożsamości, że jesteśmy Polakami, którzy mając taką historię, doświadczają też miłości Boga, którą On nam daje. Ja po mszy świętej będę też tam przy wyjściu stał, ponieważ nie sposób teraz jest też może dużo mówić też o istnieniu parafii, o też wymiarze pomocy, wsparcia, jakie robimy. I bardzo dużo osób, ogrom osób się zwraca też o różną pomoc, też i materialną, i moralną, i psychologiczną. Dlatego też będziemy tworzyć Centrum Wolontariatu w Sumach. I za każdą też modlitwę, za każdą jałmużnę chciałem wam no właśnie też serdecznie podziękować. Też zawsze w parafii rodzinnej, to w parafii rodzinnej się czuję. Ogromne dziękuję księdzu proboszczowi za troskę, za zaproszenie. Od razu jak się dowiedział, że ja jestem rodakiem, że pracuję na Ukrainie, od razu też kontakt, informacja, zaproszenie, żebym przyjechał, żebym też tutaj miał łączność z parafią, bym też mógł się podzielić tą pracą misyjną. I księdzu proboszczowi, księdzom wikariuszom ogromną wdzięczność i podziękowanie w imieniu swoim i całej wspólnoty parafialnej.
Księża z Ukrainy często mówią, że właśnie też tutaj przyjeżdżają do Lublina, do Świętej Rodziny, że zawsze są tak ciepło właśnie witani, przyjmowani. Za to wam też serdecznie dziękuję, prosząc właśnie o dalsze wsparcie modlitewne. Amen. Wierzę w jednego Boga.